Robert uczył posłuszeństwa swego 3-letniego syna, Pawełka. Pasem. Żonę przekonał do swoich metod wychowawczych. Siniakami. 14-letni Paweł zdobywał szacunek kolegów. Pięścią. Ona też pomagała mu wychowywać syna, Marcina. Marcin, gdy dorósł, w dyskusji z dziadkiem Robertem też używał argumentu siły. Nie bij. Kochaj. W rocznej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 Radio Yard powraca do swojej wieloletniej tradycji i organizuje urodzinową imprezę plenerową na świeżym powietrzu. Tym razem będziemy świętować 24. rocznicę założenia stacji. Wydarzenie rozpocznie się w niedzielę 11 lipca o godzinie 10 na terenie kompleksu hotelowego nad Zalewem w Wasilkowie koło Białegostoku. Przewidziano występy lokalnych gwiazd disco, polo i dance. Będą to m.in. Magda Niewińska, Focus, As, Forever, DJ Mietek, Dobry Jegrajki, Buenos, Junior, Zorka, Bracia Lewkowscy, Forti, Mr. Max, Impuls, Maxim, Fantastic Boys, Ricardo, Siabry oraz Skolim, czyli Konrad Skolimowski. Gościem specjalnym 24. urodzin Radia Yard będzie Janusz Laskowski, legenda polskiej muzyki, artysta pochodzący i mieszkający na co dzień w Białymstoku. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki, a partnerem organizatora jest województwo podlaskie. Patronat honorowy nad obchodami 24. urodzin Radia Yard w kompleksie hotelowym nad Zalewem w Wasilkowie objął także burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz. Ponadto w programie lokalne specjały kulinarne, regionalne rękodzieło ludowe, konkursy z nagrodami oraz dmuchane zjeżdżalnie i inne atrakcje dla dzieci, młodzieży i całych rodzin. W czasie radiowego święta odbędzie się również białostocki finał tegorocznej edycji konkursu Rowerowa Stolica Polski. Dodatkowo pierwszych 50 słuchaczy, którzy przyjadą na imprezę własnym rowerem, otrzyma specjalne upominki od Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku. Wszystko odbędzie się zgodnie z zasadami sanitarno-epidemiologicznymi obowiązującymi w dniu imprezy. Wstęp jest bezpłatny. Przypominamy, 24. urodziny Radia Yard w niedzielę 11 lipca na terenie kompleksu hotelowego nad Zalewem w Wasilkowie w formie rodzinnej imprezy plenerowej. Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dzień dobry Państwu, witam Państwa w pierwszym odcinku wakacyjnego magazynu Zza Kółka. Szanowni Państwo, wakacje, czyli okres oczywiście wyjazdów, a w tym roku również pewnie i więcej będzie tych wyjazdów zagranicznych. Zeszły rok, doba pandemii, prawda, mieliśmy ograniczone możliwości przemieszczania się po kraju, a tym bardziej po Europie. Także w dzisiejszym odcinku, z racji tego, że już te granice tak naprawdę są otwarte i planujemy te wyjazdy zagraniczne. Magazyn o tym, co należy mieć ze sobą, o czym należy pamiętać, wybierając się za granicę samochodem. Naszym rozmówcą, jak co roku, jest pan Bartłomiej. Dzień dobry. Witam panie Darku, witam telewidzów. Panie Bartku, już na ten temat niejednokrotnie przed wakacjami czy w wakacje omawialiśmy, ale warty przypomnienia właśnie w tym okresie wakacyjnym, wyjeżdżając autem za granicę, o czym należy pamiętać. Na pewno o wielu rzeczach, ale o tych najważniejszych warto wspomnieć i przypomnieć. Należy zweryfikować, czy w państwie, do którego wybieramy się, jest honorowane nasze ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawarte w Polskim Zakładzie Ubezpieczeń, czy też powinniśmy wykupić zieloną kartę, która będzie naszym certyfikatem ochrony ubezpieczeniowej w tych państwach. W dużym skrócie mogę powiedzieć, że polskie OC jest ważne w państwach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Wolnego Handlu, a także w niektórych państwach, które również przystąpiły do porozumienia wielostronnego. Natomiast w pozostałych państwach Europy należy się zaopatrzyć w zieloną kartę. Mówię tutaj na przykład o Białorusi, Ukrainie, Rosji. Szczegółowe informacje na temat tych państw, gdzie należy mieć zieloną kartę, a gdzie wystarczy nasze OC, można znaleźć bez problemu na stronie internetowej Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Pytanie, zieloną kartę, gdzie ją można otrzymać?
u agenta ubezpieczeniowego. Niektóre zakłady ubezpieczeń wydają ją za drobną opłatą, a niektóre zakłady ubezpieczeń jest to taki gratis, bonus dla ubezpieczonego. W przypadku, bo oczywiście kolizje nie tylko na terytorium kraju mogą nam się przydarzyć, ale również właśnie na wyjeździe, jak należy postępować? Należy mieć ze sobą druk wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym. Jest on dostępny na stronie Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w języku polskim oraz jest egzemplarz również polsko-angielski. Jeśli znamy też inne języki obce, na przykład niemiecki, francuski, to możemy się też zaopatrzyć w ten druk w innych językach. On jest dość uniwersalny, ma format europejski. W niektórych państwach jest traktowany jako niezbity dowód na odpowiedzialność kierowcy za spowodowanie tej kolizji, więc warto w taki druk się zaopatrzyć. Należy też pamiętać, że w różnych państwach jest różna suma gwarancyjna i na przykład w Polsce jest to, jeśli dobrze pamiętam, 1 050 000 euro na szkody materialne i 5 210 000 euro na szkody przyczynione zdrowiu i życiu, ale już na przykład na Białorusi czy w Federacji Rosyjskiej te kwoty są dużo niższe, więc też na to należy zwrócić uwagę. Niektóre zielone karty wydane przez Polskie Zakłady Ubezpieczeń jednak uwzględniają te sumy gwarancyjne z Polski. Więc no myślę, że to jest o tyle ważne, żeby później nie dostać wezwania do zapłaty za odszkodowanie, które nie zostało pokryte ubezpieczeniem OC zieloną kartą, z tego względu właśnie, że została przekroczona suma gwarancyjna za szkodę. Jeszcze właśnie odnośnie tych właśnie sum gwarancyjnych, oczywiście są jakieś wyjątki, prawda, że ubezpieczyciel nie pokryje kosztów szkody wyrządzonej przez nas, czyli na przykład jazda po alkoholu. Znaczy inaczej, ubezpieczyciel pokryje, wpłaci odszkodowanie osoby występującej z roszczeniem, ale później wystąpi o zwrot wypłaconego odszkodowania na rzecz, nie na rzecz, tylko wobec sprawcy zdarzenia drogowego. Zatem należy pamiętać, żeby nie prowadzić pojazdu pod wpływem alkoholu, nie prowadzić pojazdu bez posiadania uprawnień do jego kierowania oraz nie należy zbiegać z miejsca zdarzenia, gdyż te czynniki w większości państw europejskich sprawiają, że zakład ubezpieczeń wysyła później wezwanie do zapłaty do sprawcy kolizji albo osoby ubezpieczającej samochód, który spowodował dane zdarzenie drogowe. Czyli jest dokładnie tak samo jak i w kraju, tutaj też roszczenia właśnie z tytułu właśnie tych czynników, o których Pan wspomniał. Panie Bartłomieju, sporo osób ma tylko ubezpieczenie OC, prawda, na który może podróżować za granicą. Wybierając się w dalszą podróż, jakie jeszcze ubezpieczenia warto wykupić, żeby no, uniknąć, prawda, dodatkowych kosztów czy kłopotów? Nie chciałbym być odebrany jako, kolokwialnie mówiąc, naganiacz dla zakładów ubezpieczeń, ale to jest bardzo ważne, żeby się zabezpieczyć przed wszelkimi nieszczęśliwymi zdarzeniami. Mowa tutaj jest o ubezpieczeniu assistance dla samochodu, które w przypadku poważnej kolizji uszkodzeń samochodu pozwoli nam przetransportować go do domu, do kraju. Assistance to nie tylko holowanie, to także liczne usługi typu nocleg, zapewnienie gotówki, pomoc tłumacza, pomoc prawna, pojazd zastępczy, więc na to należy zwrócić uwagę, a także warto się zapatrzyć również w ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą, gdyż no, Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego oczywiście można ją dostać, natomiast należy też zweryfikować, jakie koszty ona obejmuje, a jakie nie. Wykupując polisę kosztów leczenia za granicą, mamy tutaj możliwość zapoznania się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, uwzględnić, jakie zachorowania, jakie urazy ono obejmuje, a jakich nie. I to samo się tyczy ubezpieczenia assistance. Należy zwrócić uwagę na zakres danego ubezpieczenia, za które płacimy. Tak, bo jeżeli chodzi o OC, reguluje zakres OC ustawa, prawda? A ubezpieczenie dobrowolne autokasko, czy assistance, no każda firma może, że tak powiem, inny zakres mieć, prawda? No i też możemy sobie wybrać, jaki zakres na przykład assistance'u, czy holowanie 100 km, czy 500 km. Dokładnie, zgadza się. To samo się tyczy pozostałych usług, tak? Typu, czy nie wiem, transport osób z miejsca zdarzenia. To też zależy od tego, jaki wariant ubezpieczenia wybierzemy.
I chyba ostatnie pytanie. Co w przypadku, gdy mieliśmy jakąś szkodę właśnie za granicą, czy musimy ją likwidować za granicą, czy możemy po powrocie na przykład do kraju? Jak najbardziej jest możliwe zgłoszenie szkody po powrocie do Polski. Jeśli mamy szkodę jako osoba poszkodowana, do której doszło za granicą, na przykład we Francji z francuskim sprawcą, który ma zawarte ubezpieczenie OC we francuskim zakładzie ubezpieczeń, możemy wrócić do Polski i zgłosić taką szkodę u polskiego reprezentanta do spraw roszczeń danego zakładu ubezpieczeń. Informacje o tym, kto jest reprezentantem do spraw roszczeń zagranicznych ubezpieczycieli, można bez problemu uzyskać za pośrednictwem Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. I wtedy wcale nie musimy znać obcego języka, w którym z państwa, w którym był ubezpieczony sprawca zdarzenia, gdyż zostaniemy obsłużeni tak i tak przez przedsiębiorstwa działające w Polsce i zatrudniające polskich pracowników. Należy pamiętać także, że w przypadku roszczeń, do których doszło za granicą, prawem obowiązującym dla ich rozpatrzenia jest prawo miejsca zdarzenia. I jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że na przykład prawo łotewskie nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów pojazdu zastępczego, ani nie przewiduje możliwości holowania pojazdu dalej niż w granicach Łotwy, więc jeżeli załóżmy ja pojadę z Suwałk sobie do Rygi na wczasy, tam zostanę uderzony i będę chciał holować samochód do Polski, no to niestety prawo łotewskie przewiduje możliwość transportu pojazdu wyłącznie do granicy łotewskiej. Należy o tym pamiętać, warto się zapoznać przed wyjazdem za granicę, jakie praktyki, jakie przepisy obowiązują w danym państwie, żeby później nie mieć niemiłej niespodzianki. Tutaj może prawo łotewskie przewiduje, że zwrot kosztów jest do granicy, także tutaj pewnie skolować można do Polski, tylko zwrot kosztów będzie na kilometry, że tak powiem, łotewskie. Zgadza się i to jest właśnie to, dlaczego może nam się przydać ubezpieczenie asystans w tej sytuacji z polisy dobrowolnego ubezpieczenia. Wtedy nie martwimy się o to, czy łotewski ubezpieczyciel zwróci nam te koszty, czy nie. Po prostu dzwonimy na własny asystans, który przyjeżdża i zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia dokonuje transportu naszego samochodu. A jak to się dzieje za granicą z policją przy takich zdarzeniach drogowych właśnie? No w Polsce oczywiście możemy wezwać, przy drobniejszych nie musimy. Wiadomo, bariery językowej nie ma, oświadczenie można na czystej kartce napisać. Jak to za granicą wygląda? Czy musimy policję wzywać do każdego zdarzenia? Nie ma takiej konieczności. Tak jak powiedziałem na początku rozmowy, dróg wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym w języku angielskim to brzmi European Accident Report Form. Jest dokumentem, który potwierdza odpowiedzialność i okoliczności zdarzenia. Dobrze, dziękuję serdecznie za rozmowę. Również. Szanowni Państwo, tak jak Państwo słyszeli, my tutaj też nie straszymy, ale radzimy, jak zabezpieczyć się na wypadek jakichś nieszczęść czy przypadków losowych w dalekiej podróży. Na koniec jeszcze przypomnę, żeby Państwo pamiętali o dokumentach, prawo jazdy, dokumenty samochodu, gdyż mogliśmy się przyzwyczaić przez ten już długi okres, gdzie nie ma obowiązku włożenia przy sobie na terytorium Polski właśnie tak naprawdę w tej chwili już żadnych dokumentów, możemy z pustymi kieszeniami tylko kluczyki w ręku mieć i podróżować po Polsce. Za granicą te dokumenty fizyczne musimy mieć przy sobie. Także pamiętajmy o tym wszystkim. Dziękuję serdecznie Państwu za uwagę i do zobaczenia za tydzień.